Uczniowie szkoły podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu dołączyli do akcji bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, której inicjatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 130 dzieciaków z tarnobrzeskiej placówki pokazało, że potrafi udzielić pierwszej pomocy. 16 października, a więc w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stara się pokazać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się czynności ratujących życie. Udzielanie pierwszej pomocy jest rzeczą ważną. Musimy to kształcić właśnie od maleńkości, od najmłodszych lat powinniśmy się w tym kierunku kształcić. Jeżeli ktoś załapie, o co chodzi w udzielaniu pierwszej pomocy, przede wszystkim nie będzie bał się podejść do osoby poszkodowanej. A to jest właśnie ta pierwsza rzecz, którą powinniśmy nauczyć, czyli ten odruch. Ktoś potrzebuje pomocy, podchodzimy, próbujemy udzielić pomocy. W zależności, wiadomo, od wieku, umiejętności, będzie to lepsze lub gorsze. Najgorszą rzeczą jest nic nie robienie. O świadomość swoich uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy dba szkoła podstawowa nr 4, która jako jedyna w Tarnobrzegu i w okolicy przystępuje do akcji bicia rekordu już od wielu lat. I bardzo się z tego cieszymy, że możemy brać udział w tej akcji, ponieważ nasze dzieci przyzwyczajone są od najmłodszych lat do udzielania pierwszej pomocy. Mamy sygnały, że w różnych sytuacjach życiowych sprawdziły się już doskonale. I wiemy, że takie oswajanie ich z takimi trudnymi sytuacjami w domu, na drodze, po prostu pomaga im i może pomóc i uratować życie drugiemu człowiekowi. Zanim dzieci przystąpiły do wspólnego bicia rekordu Guinnessa, przeszły odpowiednie szkolenia i ćwiczenia. Wykonujemy to w ten sposób. Podchodzimy do osoby poszkodowanej, sprawdzamy, czy jest z nią kontakt. Jeżeli nie ma z nią kontaktu, przystępujemy do sprawdzania, czy oddycha. Przez 10 sekund kontrolujemy, czy osoba wykonuje wdechy. Jeżeli nie wykona wdechów, przystępujemy do 30 uciśnięć klatki piersiowej. Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej przystępujemy do dwóch wdechów ratunkowych. Radzą sobie świetnie. Oczywiście pierwszaki czy druga klasa, może te uciski nie są technicznie tak poprawne, jak powinny być. Natomiast ideą całej akcji jest to, aby oswajać dzieci właśnie z fantomami i z takimi różnymi trudnymi sytuacjami i żeby podejmowały próbę właśnie udzielania pierwszej pomocy. Takie akcje są jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej wspieramy takie akcje ze względu na fakt, iż najmłodsze dzieci najlepiej zapamiętują taką przekazaną przez nas wiedzę. Akcja rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 12 i trwała 30 minut.